W latach 70., w drugiej połowie lat 70., w zasadzie opozycja koncentrowała się wokół kościoła. Dla młodzieży to były oazy, tam spotykało się podobnie myślących, zdrowych na ciele i umyśle młodych ludzi, a w czasie studiów było to duszpasterstwo akademickie. Kontakt z opozycją, wtedy KOR-em, SKS-em, to dopiero końcówka lat 70. Ja skończyłam w 78 roku i chyba na ostatnim roku spotkałam kolegów, którzy z kolei mieli kolegów we Wrocławiu. I w ten sposób no, nawiązałam pierwszy kontakt. I też to odbywało się gdzieś na jakichś rajdach górskich. Zaczęliśmy rozmawiać, śpiewać mało poprawne piosenki. I w ten sposób no, zostałam kolporterką wydawnictw SKS-u. Była to grupa związana we Wrocławiu z Aleksandrem Glajgiewiczem, Jurkiem Filakiem, siostrami Bujwidownymi, a tutaj kontakt uzyskałam przez Janusza Iżyka i przez Elkę Przepiórę. No i później Elesz Przepiórę spotkałam też w Instytucie Systemu Sterowania, w którym rozpoczęłam pracę zaraz po studiach. Więc takie były początki, ale zaczęło się tak naprawdę w duszpasterstwie akademickim. Wyjeżdżaliśmy do chatki na Oleckach, to jest przysiółek z Istebnej. Wyjeżdżaliśmy tam z księdzem, remontowaliśmy chatkę, którą po dziadkach udostępnił nam Legierski. Pierwszą książkę, którą zapamiętałam, pierwszą książką to była Czarna Księga Cenzury. Mam ją do dziś, był to jedyny egzemplarz i on krążył. Także nie był to taki kolportaż jak później, bo później myśmy dostawali po kilkanaście sztuk zarówno prasy, ale głównie książek. Były to głównie publikacje kultury paryskiej, ale również Robotnik przychodził. W jaki sposób się kolportowało? Więc na początku była to biblioteka, że wypożyczało się książki i one wracały. Czyli na przykład dostawało się na 2-3 dni książkę. Jak dostałam Sołżenicyna, to ja czytałam w nocy, potem szłam do pracy, a moja mama czytała w dzień. Czyli bywało też tak, że w rodzinach po prostu dzielono się w odpowiednich godzinach książkami. A później już były większe ilości, w związku z tym te książki się sprzedawało, puszczało się w obieg. W jaki sposób kolporterów szukało się? Więc Iżek miał już swoją jakąś tam mikrogrupkę. Dowiedziałam się potem, że jeden z kolegów na przykład dostarczał farbę do drukarni, bo miał jakiś znajomy w drukarni w Bytomiu. A mówię tutaj o Krzysztofie Łucyku. A my akurat, ta moja siatka była oparta o osoby, których znałam ze studiów, ale niekoniecznie z mojego roku i z którymi pracowałam w Instytucie Systemu Sterowania. Trzeba pamiętać, że w Instytucie Systemu Sterowania pracowali ludzie młodzi, tam prawie najstarsi to mieli po 35-6 lat, a większość stanowili pracownicy, którzy byli absolwentami Wydziału Automatyki na Politechnice Śląskiej, albo matematyki czy informatyki na Akademii Ekonomicznej. Paru z naszych kolegów kończyło studia na Politechnice Wrocławskiej, ale myśmy byli bardzo zrównani wiekiem i znaliśmy się może nawet nie osobiście, ale przez kolegów z kolei ze wszystkimi rocznikami, które wychodziły z automatyki. Że automatyka była w ogóle takim niepokornym wydziałem. Śmiano się, że upartyjnienie u nas bardzo wysokie, bo na 1500 studentów, oczywiście liczonych z wieczorówką, było 23 członków partii.